Znajdujemy się na placu budowy miejskiego przedszkola i żłobka. Dokładnie jesteśmy w okolicy ulicy Wyszyńskiego, dokładnie to Wyszyńskiego 22A. Dzisiaj uroczystość symboliczna, co prawda, bo robota i prace budowlane trwają już jakiś czas. Widzimy to już fundamenty, widzimy fragmenty pierwszych ścian. Cieszy mnie to, że były dzisiaj dzieci. To najważniejsze, żebym nie zapomniał. Budujemy żłobek i przedszkole. Przedszkole na 150 dzieci, 6 oddziałów, żłobek na 50 dzieci. Tutaj o oddziałach na razie nie możemy mówić, bo w zależności od tego, jakie to będą dzieciaki, w jakim wieku. Całość inwestycji, biorąc pod uwagę zarówno i żłobek, i przedszkole, to nieco ponad 14 milionów złotych. Cieszy to, że w zdecydowanej większości to środki zewnętrzne. Do przedszkola uzyskaliśmy 8 milionów dofinansowania, do żłobka 2 miliony złotych. To bardzo, bardzo dobra informacja. Myślę, że nie byliśmy w stanie zrobić tego z budżetu miasta, na pewno nie w tak szybkim tempie, gdyż żłobek będzie oddany do użytku w grudniu 2025 roku. Na przedszkole przyjdzie poczekać jednak trochę dłużej, bo to jest większy obiekt i on będzie oddany do użytku inaczej. Dzieciaki z przedszkola będą mogły korzystać od września 2026 roku. Te obiekty będą kubaturowo, funkcjonalnie, użytkowo ze sobą połączone. Można powiedzieć, że z lotu ptaka to duży prostokąt, tak jak widać na tych planszach za moimi plecami. W środku patio, plac zabaw, w przyszłości kuchnia, która będzie wydzielona do obsługi tego obiektu. Przedszkole będzie dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Obiekt będzie fajny, będzie także wykorzystywał technologię OZE, ale to dopiero przed nami. Ale też świetne miejsce, bo zostawiliście plac praktycznie w środku osiedla, na pewno to plany miejscowe dla gospodarowania, również tutaj podziękowania za ich dla ich twórców, no ale to osiedle świetnie się, ten żłobek w to osiedle wkomponuje i to przedszkole. No tutaj podziękowania trzeba kierować w stronę moich poprzedników, którzy myśleli na etapie planowania naszego miasta, żeby te miejsce tutaj zostawić. No wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca na budowę przedszkola niż miejsce, które położone jest na największym osiedlu wielorodzinnym w naszym mieście, a co więcej w miejscu, które cały czas się rozbudowuje. Więc z racji logistycznych, czasowych, odległościowych miejsce do zostawienia dziecka w takiej formie opieki wydaje mi się jest wymarzone. Wspomniał Pan jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Miasto Miedrzyce Podlaski to ogrom miejsc pracy przy produkcji, w zakładach produkcyjnych, a tutaj rzeczywiście powstaną miejsca pracy na przykład dla pedagogów, dla nauczycieli, dla wychowawców. Ile takich miejsc pracy może być? Ja myślę, że przynajmniej około 20 miejsc pracy, bo to będzie bardzo duży obiekt. Zresztą ilość zatrudnionych osób wynika bezpośrednio z ilości dzieci, które będą do tego żłobka i przedszkola uczęszczały, ale cieszy to, że będą nowe miejsca pracy dla ludzi z wyższym wykształceniem. O ile nie można zarzucić takiej sytuacji w naszym mieście, że nie ma miejsc pracy w ogóle, bo doskonale wiemy, że one są, no to dla ludzi z wykształceniem ich brakuje, a myślę, że to będzie też dobry sposób, żeby część chociaż młodych, wykształconych ludzi pozostało w Miedrzycu. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę drugiej największej inwestycji oświatowej w naszym mieście, jaką jest budowa samorządowego przedszkola i żłobka w Miedrzycu Podlaskim. Jeszcze nie bardzo możemy sobie wyobrazić, jak ono będzie wyglądało, ale zapewniam Państwa, że będą cudne, po prostu piękne, bezpieczne, dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i nade wszystko wypełnione radością dzieci. O przedszkolu w tym miejscu mówiono w Miedrzycu długo, ale moi poprzednicy nauczyli mnie i Artur Grzyb, i Zbigniew Kot, że zarządzanie miastem to także kwestia takich marzeń, ale marzeń, do realizacji których musimy dążyć wszelkim możliwym sposobem. A inwestycja polegająca na budowie zarówno żłobka, jak i przedszkola w Miedrzycu Podlaskim to z punktu widzenia rozwoju miasta i jego atrakcyjności jedna z inwestycji priorytetowych, jeżeli w ogóle nie najważniejsza, bo cóż możemy zaoferować młodym rodzinom, młodym rodzicom niż dobrą i fachową opiekę nad ich najmłodszymi. Pierwszy żłobek w Miedrzycu Podlaskim otworzyliśmy na przełomie 2013 i 2014 roku, wtedy pamiętam, gdy wnioskowaliśmy o budowę tego żłobka, nie sądziliśmy, że on będzie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem. No, przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. No i po 10 latach w końcu możemy poszczycić się tym, że już niedługo zbudujemy drugi, znacznie większy żłobek. W tym nowym żłobku, który powstanie za naszymi plecami, będzie miejsce dla
kolejnych 50 wspaniałych dzieci, a co ważne, będzie także miejsce dla 150 dzieciaków w 6 oddziałach nowo tworzonego przedszkola miejskiego. I myślę, że w tym zakresie, jeżeli rozwiniemy tę instytucję opieki nad tymi naszymi najmłodszymi, to będziemy mieli te potrzeby zaspokojone co najmniej na kilkanaście lat. To duża inwestycja pod względem organizacyjnym, finansowym, ale także pewnego rodzaju wyzwania, jeżeli chodzi o organizację tego nowego przedszkola. Trzeba pamiętać także o tym, że to będą nowe miejsca pracy i już nie związane stricte z produkcją, których miejsc pracy w Międzyrzece jest bardzo dużo, ale to będą miejsca pracy także dla ludzi odpowiednio wykształconych, co jest także bardzo ważnym aspektem tej inwestycji. Całość tego zadania, gdy połączymy żłobek i przedszkole, to kwota około 14 milionów złotych, więc łatwo sobie wyobrazić, jak dużo to jest pieniędzy, ale myślę, że ta inwestycja i te środki wydane na ten cel wrócą do nas z podwójnym dobrem, a dobro naszych najmniejszych jest chyba dla nas wszystkich najważniejsze. Kilkanaście lat temu, jako ówczesny burmistrz naszego pięknego miasta, miałem przyjemność być inicjatorem i realizatorem budowy pierwszego żłobka przy ulicy Przedszkolnej. Mówił o tym już pan burmistrz, ale nie wspomniał o jednej rzeczy. Otóż szykując wniosek, drodzy państwo, drogie dzieci, w 2012 roku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sprzeczaliśmy się z panem Pawłem o ilość miejsc w żłobku. Nie mieliśmy kompletnie żadnego rozeznania, jak będzie to potrzebna inwestycja, jakie będzie zapotrzebowanie. I przyznam szczerze, że ja jako starszy człowiek od Pawła tak delikatnie do tego podchodziłem, mówiłem o żłobku na 16 do 20 miejsc. Paweł absolutnie minimum 32 miejsca. No i suma summarum, tak zwanym końskim targiem, wybudowaliśmy żłobek na 24 miejsca. I dzisiaj, patrząc z perspektywy lat, muszę schylić czoła przed Pawłem. Paweł, to ty miałeś rację, nie ja. Jak jest wielkie zapotrzebowanie na tego typu usługi. Żłobek, jak słyszę, pęka w szwach, a jeszcze kilkanaścioro podobno dzieci czeka na przyjęcie. Dlatego tym bardziej się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnie, symbolicznie rozpocząć budowę nowego żłobka i nowego przedszkola. Dziękuję bardzo za zaproszenie panu burmistrzowi. Przyznam, że wspólnie działam w Zarządzie Związku Gmin Lubelszczyzny. Paweł jest bardzo aktywny i cieszę się, że tutaj jestem. Przede wszystkim to gratuluję takiej inwestycji. Każdy taki kompleks, każda gmina chciałaby mieć. A rzeczywiście myślę, że na przestrzeni ostatnich 15 lat po pierwsze mentalność nasza się zmieniła. Ja od 17 lat jestem wójtem gminy Wisznice i na początku, w momencie kiedy startowaliśmy z małymi klubami przedszkolnymi, to baliśmy się, czy w przedszkolach będą chętni. A od 5 lat istnieje żłobek na 24 miejsca w Wisznicach i ciągle te 24 miejsca, tak, i ciągle jest mało. Także przede wszystkim gratuluję, a jeszcze ważne, że są to środki pozyskane. Że nie inwestujemy z własnych środków, tylko ze środków zewnętrznych, bo tylko w ten sposób samorząd może się rozwijać. Również życzę powodzenia w tej inwestycji. Pan starosta powiedział, że życzy, by wszystko szło zgodnie z harmonogramem, a ja mogę zapewnić, bo z wykonawcą współpracowaliśmy też przy dużej inwestycji w Wisznicach, bo przy budowie zakładu opiekuńczo-leczniczego, który wyszedł nam w terminie i wszystko było w porządku. Także jeszcze raz gratuluję i no i ręczę, że wszystko będzie w porządku, ręczę za wykonawcę. Ta rodzina już nie jest taka wielopokoleniowa, jak to było kiedyś i trudno jest obarczać prababcie czy babcie odpowiedzialnością za dzieci i stąd ta wielka potrzeba budowania i przedszkoli, i żłobków. Gratuluję tej inicjatywy i myślę sobie, że to dzisiejsze nasze spotkanie jest takim momentem, w którym nie tylko rozpocznie się ta fizyczna inwestycja, ale bardzo ważną rzeczą chyba jest to, żebyśmy potrafili nauczyli się korzystania z tego narzędzia, którym jest przedszkole i żłobek. Ono nie załatwi, narzędzie samo w sobie nie załatwi
załatwi wszystkiego. Tak naprawdę jest to narzędzie, które ma służyć rodzinie i także spójności rodzinie. I tego życzę, żeby ta inwestycja, której oddanie do użytku niedługo będziemy już świętowali, była też takim miejscem, gdzie rodzina uzyskuje pomoc i gdzie czuje się wspomagana i dowartościowana. Niech Pan Bóg Wam w tym wszystkim błogosławi. Powiem szczerze, że jako ojciec trójki dzieci wiem, co to znaczy, jak dziecko ma problem, żeby dostać się do żłobka czy do przedszkola, i dzięki Bogu jest samorząd, który to ułatwia, i na pewno jest to wielkie ułatwienie dla Państwa, dla rodziców, ale też dla dzieci. Ja jestem z pokolenia, które od samego początku chodziło do miejskiego żłobka w Białej Podlaskiej, i zawsze mówię, że to jest najlepsza rzecz, która się może zdarzyć, dlatego że się socjalizujemy od małego, nie jesteśmy zamknięci, wychodzimy do innych, poznajemy swoich rówieśników, zawiązują się przyjaźnie, ale też myślę, że się dobrze rozwijamy, i też to jest szansa dla rodziców, którzy mogą pójść do pracy, którzy mogą się aktywizować zawodowo, którzy mogą się rozwijać. To nie jest tak, że dziecko i przez 6 lat do czasu podstawówki jesteśmy uwięzieni w domu, i myślę, że dla wszystkich jest to dobre. A to, że znalazły się środki, to zasługa pana burmistrza i myślę, że kilku jeszcze dobrych osób. I panie burmistrzu, gratuluję. Jesteśmy świadkami uroczystego podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod fundament nowego przedszkola i żłobka na osiedlu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Jako świadectwa dla przyszłych mieszkańców miasta Międzyrzec Podlaski, staraniem władz lokalnych przy wsparciu życzliwych ludzi, po uprzednim opatrzeniu w stosowne podpisy, dokonano wmurowania aktu erekcyjnego, czyniąc to dla przyszłych pokoleń i dobra lokalnej społeczności. Rano budzę się, jaki piękny to czas. Słońce wstało już, a więc pora też wstać. Szybko myję się, jem śniadanie i już gotów jestem, bo chcę już iść.